Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Chrom Midas. Witam was w pierwszym filmie już po przyjeździe z wakacji, z tak zwanych wczasów. Jestem cały i zdrowy, odpukać na szczęście. No i przychodzę do was z nową energią, mam trochę więcej czasu. Pewne zaległości zostały już nadrobione, ale nie jest to istotne. Liczy się kanał, liczą się widzowie. Mam nadzieję, że czekaliście na nowe filmy i nie zawiodę was tym razem. Mam nadzieję również, że macie ochotę na relaks, że zajmiecie odpowiednią pozycję, zamkniecie oczy, założycie słuchawki i choć odrobinę zrelaksujecie się w moim towarzystwie. Moi drodzy, wakacje w tym roku nie były najgorsze, ale też nie były jakieś wybitne. Byliśmy na przełomie sierpnia i września. Muszę powiedzieć, że ludzi było zdecydowanie mniej. I dobrze, że nasz przyjazd odbywał się odpowiednio wcześnie, ponieważ dużo tych sezonowych straganów, but właśnie kończyło swoją egzystencję nad Bałtykiem. No i wiele tak naprawdę różnych promocji i ciekawych gadżetów by nam uciekło. Mimo wszystko udało się kupić kilka drobiazgów, mimo że gdy wyjeżdżaliśmy, miasto było już jakby odrobinę puste. Nie chcę przedłużać. Zapraszam na film. Nasze pamiątki w tym roku są takimi drobiazgami. Mimo to uważam, że liczy się pamiątka. Liczy się chociaż mały przedmiocik przywieziony, który będzie nam zimą przypominał te wspaniałe czasy. I pierwszym przedmiotem, jaki chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, jest mydełko zapachowe. Zwykłe mydełko o pięknej pomarańczowej kolorystyce. Jest to, moi drodzy, mydło z bursztynu. A jak sami wiecie, bursztyn jest takim złotem z nadbałtyku i wszyscy je tam bardzo cenią. Szelestu. Nie miałem jeszcze sposobności, aby odpakować to mydełko, ale wiecie, wszystko przed nami. Muszę wam powiedzieć, że podoba mi się taki mały gadżet. Na pewno wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że pachnie równie korzystnie. Ale z tego co pamiętam, jedno było odpakowane i nie pachniało. Być może gdy dostanie wody, zacznie dopiero wydzielać odpowiedni zapach. Bardzo dawno temu cukierki na choinkę były pakowane w podobny sposób. Takie wiszące laseczki.
Fajna sprawa. Mamy tu napisane, że producentem tego mydła jest Aquarius. A Aquarius to wodnik. Bardzo dobrze. Przejdźmy do kolejnego przedmiociku. A kolejnym przedmiotem, jaki chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, moi drodzy, jest kolejna rzecz, która z Bałtykiem bardzo się kojarzy, przede wszystkim z morzem, a mianowicie są to muszle. I mam taki naszyjnik z muszli. Wybierałem go, przyznam szczerze, właśnie pod kątem filmu, pod kątem ASMR, ponieważ daje bardzo ciekawy dźwięk. Jak widzicie, nie jest jeszcze w ogóle odpakowany. Wszystkie naszyjniki leżały sobie tam tak luzem, powieszone obok siebie o różnej kolorystyce. Były różne wzory. W tym samym muszle były grubsze, cieńsze, drobniejsze, większe. Ja zdecydowałem się na taki morski kolor, morsko-biały. Jest tych muszelek tutaj trochę. Myślę, że finalnie wyląduje u kogoś bliskiego, ale póki co został u mnie właśnie, aby Wam pokazać. Powinniście teraz słyszeć dźwięk muszli w jednym uchu. A teraz przemieścimy się do drugiego ucha. Byłem mniejszy, jeździłem na wybrzeża z rodzicami. Na plaży było sporo drobnych muszelek. Jako dzieciak bardzo cieszyłem się, że mogę znaleźć coś takiego. Można powiedzieć skarby. Skarby morza. Te z pewnością są podrasowane. Nie wiem nawet, czy są to polskie muszle. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie. Przy tym kolorystyka taka zabarwiona. Typowo na sprzedaż, ale myślę, że dźwięk jest niezły mimo wszystko. Chciałem pokusić się jeszcze o bransoletkę, ale jakoś wyszło inaczej. W ostatni dzień było dużo więcej spraw do załatwienia i przyznam szczerze, jakoś mi to umknęło.
Udało się za to nabyć bransoletkę z dodatkami bursztynu, srebrną. Nie mam jej niestety obecnie ze sobą, ale myślę, że jeśli będziecie chcieli, załatwię to, aby wam ją pokazać. Bursztyn jest w cenie, moi drodzy. Fantastyczne jest to w dotyku, wierzcie mi na słowo. Muszle mają tutaj różny kształt. Jedne są gładsze, inne właśnie takie jakby karbowane. Fajna sprawa na pewno. Myślę, że nawet ta odrobina tekturki z całą pewnością nadaje niepowtarzalności temu dźwiękowi. Coś wyjątkowego, zawiniętego jeszcze w folię bąbelkową, aby nie uszkodzić w czasie podróży. Pewnie zastanawiacie się, co to może być, co może kryć się w tej folii. Przyznam szczerze, że bardzo mi się to spodobało i jeszcze od przyjazdu nie otwierałem. Myślę, że jest to odpowiedni moment, aby rozpakować to zawiniątko razem z wami. Zróbmy to. Uwaga. Tak, moi drodzy, jest to figurka słonia. Nie była najtańsza, ale mimo wszystko wygląda, jakby była z bursztynu. Czy jest rzeczywiście? Ciężko powiedzieć. Całkiem możliwe, że jest lekko mieszana, ponieważ jest dość lekka. Bursztyn chyba powinien być odrobinę cięższy. Piękny słonik, prawda? Zwłaszcza w tym świetle mieni się. Ma podniesioną do góry trąbę. To akurat nie jest dobrze, ponieważ słoń, który przynosi szczęście, z tego co pamiętam, powinien mieć trąbę w dół, ale to taki drobiazg, bo słoń jest zwierzęciem mocy i ma bardzo pozytywne skojarzenia. No, wiadomo, nie od dzisiaj, że słoń symbolizuje siłę i moc, nie tylko fizyczną, ale
również umysłową i duchową. W tradycji hinduistycznej słonie reprezentują Boga Ganeskę, symbol wiedzy. Ganeska posiada ciało człowieka z wyjątkiem głowy, która jest właśnie głową słonia. Przygotowałem sobie również parę uwag dotyczących słonia. Chciałem się właśnie z wami podzielić, co o słoniu ciekawego możemy wyczytać. Posłuchajcie. Mam tu napisane, że słoń jako jeden z największych i najbardziej potężnych zwierząt wszechczasów jest bogaty w symboliczne znaczenia. Symbolika tego zwierzęcia odnosi się nie tylko do jego rozmiarów, lecz także specyficznego zachowania. Słonie są bardzo inteligentnymi zwierzętami o bardzo wysoce rozwiniętej społecznej strukturze. Są one w stanie przekazać sobie wiedzę na temat traktów migracyjnych oraz zaciekle bronią swoje młode całym stadem od drapieżników. Słoń ponadto jest zwierzęciem bardzo majestatycznym, przy tym kojarzonym z siłą, potęgą i bogactwem. Dla wielu kultur znaczenie tego zwierzęcia może być nieco odmienne. Chociażby w Azji słoń był wierzchowcem władców, bogów i królów. W hinduizmie oraz buddyzmie słoń posiada duże znaczenie religijne. W starożytnej Grecji i Rzymie słonie były symbolem siły militarnej oraz triumfem wojska. Z kolei w średniowiecznej Europie słoń był uznawany za symbole niewinności i czystości. Historia zna i opisuje słonie jako zwierzęta. Dla wielu kultur są najbardziej inteligentnymi stworzeniami stąpającymi po ziemi. Myślę, że znajdą się niejedni, którzy czczą go i honorują w swoich wyznaniach. Afrykańska tradycja mówi, że słonie są wodzami lasów w postaci pradawnych ludzkich przywódców. Ich rolą jest rozstrzyganie wszystkich konfliktów i sporów. W buddyzmie Budda wybrał sobie właśnie postać słonia jako jedną z wielu jego reinkarnacji, dlatego tak ekscytujące jest pojawienie się białej odmiany tego stworzenia. Zwiastuje ona manifestację bogów. Hinduski bóg Ganesha, patron szczęścia, ochrony i fortuny, przedstawiany jest jako postać słonia, która daje najważniejsze błogosławieństwa. Natomiast Chińczycy wierzą, że słoń symbolizuje długowieczność, szczęście i zwiastuje dobrobyt. W Danii z kolei istnieje nawet ugrupowanie, swego rodzaju religia, która swoją nazwę reprezentuje konkretne ukierunkowanie. Jest to tak zwany zakon słonia. Zwierzę to symbolizuje dla nich łagodność, pobożność i umiarkowanie. Tymczasem na Sycylii słoń ma powiązanie z czarami i magią. Ciekawe, prawda? Oprócz tego siła fizyczna i wytrzymałość słonia jest olbrzymia. Należy pamiętać, że żadne zwierzę poruszające się na lądzie nie może dorównać jego sile. W podejmowaniu decyzji kieruje się mądrością z powodu pamięci, ponieważ jest znakomita. Zapamiętuje obrazy miejsc, zdarzenia i inne stworzenia, a także wszystkie skupiska, traw, zbiorniki wodne i trasy, którymi wędruje.
Słonie poruszają się stadami, całą gromadą. Cała gromada podąża pewnym, powolnym krokiem za samicą. Niezależnie od wieku, nawzajem opiekują się swoją gromadą. Pilnują młodych przed atakiem drapieżników. Bądź podczas podróży, w stosunku swoich towarzyszy są delikatne i opiekuńcze. A w momencie zagrożenia niebezpieczne i stanowcze, kochające i lojalne słonie ryzykują życiem dla swojej grupy, nie wstydzą się okazywania uczuć, ronią łzy w momencie śmierci członka stada lub rozbrzmiewają swoje pieśni za pomocą trąb w chwili narodzin nowego życia. Wiedzieliście o tym? Kolejną pamiątką, jaką przywiozłem, jest słoiczek. Nie był drogi. Taki piękny słoiczek. Ze stemplami w środku. I również kupiłem go z myślą o filmie, o dźwiękach, o ASMR. Jest tu napisane, że są to stemple z alfabetem, z literkami. Alfabet znaczki. W środku jest torebka pochłaniająca wilgoć. Słoik nie został jeszcze rozpakowany, ale daje fajne dźwięki, takie głębokie. Podoba mi się bardzo dźwięk tych stempelków, które przewracają się tam w środku. Ubijają delikatnie o szkło. Myślę, że ten woreczek z żelowymi kulkami możemy już sobie wyciągnąć. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy wyzwalacz, bo zwróćcie uwagę, że nie dość, że stemple są drewniane, ich zakończenia są gumowe, to jeszcze obijają się one o szkło, co daje bardzo ciekawy efekt. Myślę, że z tego wyzwalacza
będziemy korzystać nieraz. Myślę, że całkiem nieźle nadałby się nawet do filmów, gdzie zrobilibyśmy efekt echa. Myślę, że jest to wykonalne. Chciałbym chyba maczać ich w tuszu, niszczyć. Za witryną z pewnością będą ciekawym elementem dekoracyjnym w moim pokoju. Będą z pewnością przywoływać miłe wspomnienia. Nasz czas powoli zbliża się ku końcowi. Wobec tego przedstawię Wam ostatnią pamiątkę, jaką przywiozłem z tegorocznych wakacji. Muszę Wam powiedzieć, że zawsze z wielką ciekawością i wręcz rumieńcami na twarzy zaglądam na stoiska związane z literaturą. Z książkami. Nie inaczej było również w tym roku. Pobuszowaliśmy trochę po tych stoiskach. Było dużo kryminałów, dużo fantastyki. Książka to zawsze dobry pomysł. Pomaga w relaksie. Tym razem jednak trafiła mi się prawdziwa perełka. Jeśli chodzi o same książki, to muszę Wam powiedzieć, że dużo z nich było poprzecenianych. Stoiska kończyły się, ludzie chcieli wyprzedać to, co było do wyprzedania. Zwijali interes i wyjeżdżali. Dlatego przeceny były bardzo okazałe. Udało mi się kupić książkę o pięknym tytule Sekrety roślin i zwierząt. Jak sami widzicie, jest tutaj przekreślona cena, która wynosiła 39,90. Nabyłem ją, jak widzicie, za niecałe 17 zł. Prawda, że interes. Zwróćcie uwagę na piękną okładkę, zieloną, z liśćmi, z motylem. Na pewno coś innego niż kolejny kryminał. Z tyłu mamy również gąsienicę. Okładka bardzo miła, przyjemna w dotyku, matowa. Duża czcionka. Myślę, że będzie się przyjemnie czytać, ale wiecie, co jest jeszcze ciekawsze. Sam opis, posłuchajcie sami. Wszystko zaczęło się, kiedy Nathaniel Johnson postanowił nauczyć córeczkę nazw wszystkich drzew, które mijali w drodze do przedszkola w San Francisco. Mały projekt zamienił się w wielką przygodę, której celem było odkrycie ciekawostek dotyczących okolicznej fauny i flory.
Często nie zdajemy sobie sprawy, że natura jest naszym nieodzownym towarzyszem, mieniąca się różnymi barwami i czarująca nieprzewidywalnością. Potrafi wedrzeć się nawet w świat betonowej dżungli. Wystarczy dobrze popatrzeć. Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli uchylają rąbka tajemnicy z życia zwierząt i roślin zasiedlających pobliskie parki, skwery i drogi. Dzięki tej książce spojrzysz na świat widziany z lotu ptaka lub z perspektywy węża pełzającego po ziemi. Wczujesz się w żywotny charakter wesołej wiewiórki i poczujesz mistyczną przeszłość wiekowego miłorzębu. Każdy z bohaterów tej książki ma do opowiedzenia niezwykłą historię i zaprasza na wyprawę po naturalnym świecie w miejskiej dżungli. To list miłosny do przyrody, a zarazem piękna lekcja o środowisku. Jak sami widzicie z tyłu, również cena 39 zł. No myślę, że była to okazja bardzo duża. Tym bardziej, że opis jest naprawdę intrygujący. Książka pachnie jeszcze nowością. Znajdowała się w takim namiocie, gdzie tych książek było naprawdę sporo. Było w czym wybierać. Oczywiście nie jest to jedyna książka, jaką przywiozłem z wakacji, ale uznałem, że ta jest najciekawsza do pokazania. Porozkoszujcie się dźwiękiem papieru. Znalazłem przy okazji, wertując teraz książkę, bardzo ciekawy fragment. Jak widzicie, nie był niczym zaznaczony i przekartkowałem ją w zasadzie pierwszy raz dopiero z wami. I myślę, że tym fragmentem moglibyśmy zakończyć sobie dzisiejszy film. Tytuł to Rób to, co sprawia ci radość. Moi drodzy, posłuchajcie. Żadna z wymienionych rzeczy nie zapewnia natychmiastowej przyjemności, tak jak powiedzmy zjedzenie czekolady. Aby dostrzec to, co niewidoczne, trzeba się trochę napracować. Jednak zdobycie odrobiny wiedzy nie musi przypominać religijnej krucjaty wymagającej lat medytacji i dyscypliny. To naprawdę nie jest takie trudne. Po kilku godzinach badań powinieneś poczuć satysfakcję. Jeśli odkryjesz, że kochasz drzewa, ale nie interesują cię ptaki, nie ma w tym absolutnie nic złego. Rób to, co sprawia ci radość. I co myślicie? Robicie to, co sprawia wam radość. Na pierwszy rzut oka jest tu wiele ciekawych tematów poruszonych. Tworzenie więzi w gołębim środowisku. Trochę o gołębiach. Trochę o wiewiórkach, o drzewach. Jak funkcjonują wiewiórki. Język ptaków okruszony pięknymi obrazkami. Jak usłyszeć ptaki. Metoda Junga na opanowanie języka ptaków jest prosta.
Wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce i chodzić tam codziennie, aby wypatrywać ptaków i nasłuchiwać ich. Nie wiem, jak wy, ale ja naprawdę uwielbiam przyrodę. Otaczający świat jest taki piękny. Warto zwolnić, zatrzymać się, podziwiać to, co nas otacza. Przyroda ma do zaoferowania naprawdę wiele. Myślę, że ASMR też jest takim światem, który łączy relaks z tym, co istotne dla nas. Kochamy przyrodę, kochamy relaks, kochamy odpoczynek. Myślę, że ludzie, którzy mają w sobie wrażliwość, potrafią docenić te małe rzeczy. Dla mnie ten kanał jest takim pamiętnikiem, ponieważ dzielę się z wami tym, co jest dla mnie ważne, co jest istotne. Myślę, że ten film wyszedł zdecydowanie za długi. Miał być krótszy, ale jak sami widzicie, jest tyle ciekawych rzeczy do omówienia. Tyle rzeczy chciałbym z wami poruszyć. Mam nadzieję, że choć trochę się zrelaksowaliście, że nie jeden z was, nie jedna z was już śpi. A co do reszty? Spróbujcie. Może wam się uda. Życzę wam dobrych snów, samych przyjemnych marzeń.